żeby podnieść kabinę w górę, najpierw trzeba wszystko stąd, co tu jest, pozbierać. Taki bilecik może bez problemu wpaść w taki otwór. Taka butla, lecąc z takiej wysokości, może rozbić bez problemu szybę. Wszystko trzeba wysprawdzać w schowkach, czy tam nie ma przypadkiem otwartego na przykład słoika jakiegoś w lodówce, czy tam też nie ma czegoś otwartego, bo dokręcać dobra. Tam na górze na łóżku też trzeba wszystko wyzbierać, co ciężkie. Ubranie raczej nie powinno, nawet gdyby spadło, to nie powinno rozbić szyby. Wszystko trzeba stąd pozbierać. Dobra. Myślę, że jak tu powkładam na górę większość tych drobiazgów, to one i tak nie wylecą tutaj. To one i tak stąd nie wylecą, bo kabina pójdzie w dół, czyli nic się nie powinno tu wstać. O, puszka otwarta, już by się wylało. Taki pilniczek też mógłby tam spokojnie wpaść, już bym miał po pilniczku. Kubek. Dobra. Tutaj są jeszcze jakieś rzeczy. Tutaj na górze też im się nic nie powinno stać. Dobra. Dobra. No, ogólnie po otoczeniu kabiny to najwięcej jest roboty w środku. No naprawdę, jak się jeszcze ma dużo tych rzeczy różnych, chyba najlepiej. To po prostu wyjąć na zewnątrz. Dobra. To lekkie może zostać. No tutaj też mogłoby się coś stać.
schowku jest z góry dużo placu. Tutaj w tym schowku. I te wszystkie rzeczy mogą się porozbijać. Więc żeby ich nie wyciągać, to po prostu robię im trochę mniej miejsca. Żeby stały w miejscu. Tam po prostu. No tam raczej nic nie ma otwartego, bo tam są tylko dobre rzeczy, nowe. Dobra. Teraz tą przestrzeń wypełnię. O. Jak się podniesie, to się, że tak powiem, wszystko tam będzie trzymać. Są rzeczy. Teraz trzeba brzydkać jedzeniem, żeby się nie otwarło. I z drugim schowkiem po drugiej stronie trzeba zrobić to samo. Nakłaś wszystko. O, tu jest ciasno, tu nic się nie przepali. Chociaż może się zmieści coś. Coś się zmieści. To się zmieści. Dobra. I też go przycisnąłem, żeby się nie otwarł. Jest. Jeszcze ten został. Ten został. O, tu butelki, kola, puszki. To ten. To wszystko by poleciało, mogłoby się rozbić. Dobra. Się przykurzyło lekko. I dobra. Dobra. Czyli został tylko ten ekspres, którego nie używam. Dobra. I butlę wyjąć na zewnątrz. I jeszcze raz wszystko dokładnie sprawdzam. Schowki na zewnątrz. W tamtym jest ciasno, tu jest już zamknięte. Czyli co? Łóżka pościągane. Dobra. Na pewno. Tym pojedzie akurat. Żeby podnieść kabinę. Najpierw trzeba ten przycisk tutaj wcisnąć. Tu się pojawia informacja na wyświetlaczu, że można podnosić kabinę. I na zewnątrz po prawej stronie za kabiną jest sterownik do podnoszenia w górę kabiny, więc nie trzeba robić tego ręcznie, nie trzeba machać kluczem. Idę na zewnątrz. Tu jest, są przyciski w górę i w dół. Bardzo często w innych modelach ciężarówek mechanizm podnoszenia jest tam w stopniu, przeważnie prawym. Trzeba po prostu dopasować odpowiednie kluczy i machać. To wystarczy trzymać.
była na tyle, podniesiona. Dobra. No coś tam się przesunęło jednak. No. Tak wygląda mniej więcej silnik. No. No miarka oleju tutaj jest. Tutaj chyba jedyna ciężarówka, która posiada odpalanie pojazdu motoru poza kabiną. No. Z drugiej strony jeszcze pójdę. Tu trzeba uważać. Z drugiej strony tak. No, ogólnie tam. Olej jest połowa, dokładna połowa. Nie będzie pewnie widać. Świeży olej to nowa ciężarówka. Jest jeszcze nie ciemny. Dobra. Można zwijać warsztat parkingowy. Ze składaniem to normalnie. Teraz jeszcze tylko ten pstryczek w kabinie stryknąć i po wszystkim.